Jeśli tak jak ja kiedyś czujesz się człowiekiem mało inteligentnym, mało zdolnym, wręcz głupim, to proszę cię zostań ze mną na te kilka chwil, bo naprawdę zależy mi, żeby udowodnić ci, że drzemie w Tobie ogromna mądrość, którą już czas w sobie uznać, żeby móc żyć w pełni, żeby przestać się siebie wstydzić, a zacząć w siebie wierzyć. Chcę ci powiedzieć, że jest w tobie rodzaj inteligencji, której być może nie dostrzegasz i nie doceniasz, przez co jej nie używasz i nie doskonalisz. Zbyt wielu ludzi czuje się głupimi, nieinteligentnymi tylko dlatego, że ktoś im tak powiedział, że uwierzyli w czyjąś opinię o sobie i wzięli ją sobie do serca. Wielu ludzi uważa się za Nieinteligentnych, tylko dlatego, że mieli złe oceny w szkole, albo że nauka przychodziła im z trudem. Nasi rodzice, oczywiście w dobrej wierze, naciskają na dobre oceny, więc czujemy ogromną presję, żeby dobrze się uczyć. I niektórzy z nas naprawdę starali się ze wszystkich sił, ale i tak nie przynosiło to rezultatów. I za chwilę powiem Ci, dlaczego tak się dzieje. Ale czy to, że ktoś nie uczy się dobrze w szkole, naprawdę oznacza, że nie jest inteligentny? Oczywiście, że nie. Tak jak wiek nie jest miarą dojrzałości, tak oceny nie są miarą inteligencji. Dzisiaj za inteligentnych najczęściej uchodzą ludzie ze stopniami naukowymi, którzy są wybitni szczególnie w przedmiotach ścisłych, wymagających logicznego rozumowania, takich jak matematyka, fizyka, chemia, informatyka czy szeroko pojęta nauka. A jeśli tacy ludzie dodatkowo są silni językowo, potrafią elokwentnie się wypowiadać, to już w ogóle jawią się jako geniusze. I oczywiście takie cechy zasługują na uznanie, ale umiejętność logicznego rozumowania, liczenia, stawiania hipotez, wyciągania wniosków, i elokwencja to tylko jedne z nieskończonej liczby umiejętności, które może posiąść człowiek. I, i brak takich umiejętności nie jest wcale równoznaczny z brakiem inteligencji. Możemy mieć problemy z płynnym wysławianiem się, możemy mieć problemy z liczeniem czy z czytaniem, a mimo to wciąż możemy być inteligentni. Wszyscy jesteśmy istotami rozumnymi, myślącymi. Każdy człowiek jest wartościowy i mądry, ale niestety często przez przykrości, których doświadczyliśmy, pozostajemy ślepi na swoją wartość. Nie potrafimy nie chcemy jej zobaczyć. Udowodnię Ci to na swoim przykładzie. Kiedyś przyszło do mnie. Pewne dość przykre wspomnienie. Lata temu chciałam kupić miód dla ciężko chorej osoby, która poprosiła mnie o kupienie dla niej najlepszego miodu. Ja nie wiedziałam, co to znaczy najlepszy miód, więc zapytałam mojego wujka, który ma pasiekę, jaki miód jest najlepszy. I kiedy on to usłyszał, odpowiedział mi z wyraźnym niesmakiem i poirytowaniem, wręcz, że to jest bardzo głupie pytanie. I pamiętam, że jego odpowiedź mnie zabolała, bo uderzyła w moje bardzo stare przekonanie i takie głęboko zakorzenione przekonanie o tym, że jestem głupia i nieinteligentna. I poświęciłam na samym początku mojej pracy nad sobą czas, żeby zastanowić się poważnie nad tym, co tak naprawdę sprawiło, że ja zaczęłam tak o sobie myśleć, że zaczęłam wątpić w swoją inteligencję. I przyszło do mnie kilka wspomnień. Przypomniało mi się, jak na lekcji polskiego nauczyciel i dzieci z klasy wyśmiali mnie za jakąś moją wypowiedź. Przypomniało mi się napisany słowo test z matematyki, jedynka z historii, pomylenie się na akademii. Aż w końcu udało mi się dotrzeć do najwcześniejszego wspomnienia z czasów przedszkola, może zerówki. Moja mama otworzyła elementarz i kazała mi przeliterować czteroliterowe słowo. No więc... Zaczęłam literować, skanowałam i rozpoznawałam literkę po literce, jak ten ślimaczek. My, a, my, a. Mama z niecierpliwością zapytała, jakie to jest słowo, ale ja. Tak mocno skupiłam się na każdej literce z osobna, że nie potrafiłam złożyć ich w całość, bo zapomniałam, jakie literki czytałam wcześniej. I do dziś pamiętam to silne, palące poczucie wstydu i poczucie, że powinnam wiedzieć, co to za słowo, skoro ma się tak niecierpliwie, ale nie wiem. I to wystarczyło, żeby w mojej głowie zrodziło się przekonanie, które zakorzeniło się we mnie na całe lata i tylko umacniało się poprzez kolejne trudne doświadczenia. To przekonanie o tym, że jestem głupia, ograniczało mnie przez większość mojego życia, wywoływało we mnie silny lęk i wstyd za siebie. To przekonanie sprawiło, że bałam się wypowiadać na głos swoje zdanie, kiedy publicznie. Na, na przykład podczas odpowiedzi przy biurku nauczyciela w szkole albo na spotkaniu biznesowym, wykazałam się niewiedzą w jakimś temacie. To chciałam zapaść się pod ziemię. Powiedzenie czegoś głupiego albo niezgodnego z powszechną wiedzą dosłownie przepalało mi styki w mózgu, śnało mi białka. Chyba każdy wie, jak to jest dosłownie palić się ze wstydu. To czułam właśnie i nie wiedziałam wtedy nawet jaką krzywdę. Tym wstydem za siebie sobie robię sama. Nie rozumiałam, jak bardzo się nad sobą znęcam. I zawsze podziwiałam mojego męża, bo jego prawie nic nie jest w stanie zakłopotać. Pamiętam, jak zapytałam go kiedyś o coś stosunkowo prostego według mnie, a on nie potrafił udzielić odpowiedzi. I zapytałam go wtedy, czy nie jest mu głupio, że nie zna odpowiedzi. A on wzruszył ramionami i powiedział: A dlaczego miałbym być głupio? Czy ja muszę wiedzieć wszystko? I te słowa mnie zmieniły. One mnie uwolniły. Zrozumiałam, że ja też nie muszę wiedzieć wszystkiego, że nie muszę się wstydzić swojej niewiedzy na temat, który mnie nawet nie interesuje, że nie muszę się znać na polityce, nie muszę rozumieć matematyki, ani wiedzieć, co jest stolicą Bangladeszu. Zrozumiałam, że przez całe lata czułam się głupia i wstydziłam się swoich niekompetencji tylko dlatego, że nie znałam swoich kompetencji. Wstydziłam się swoich słabych stron, bo nie znałam swoich zalet i mocnych stron. Dziś nie wstydzę się już swoich niekompetencji, bo znam swoje kompetencje. Wiem, w czym jestem naprawdę dobra i robię tylko to, zamiast frustrować się, że nie jestem dobra w rzeczach, które są bardziej modne czy bardziej podziwiane. Pamiętam, jak dziś. Jak kilka lat temu byłam u rodziców i w telewizji leciał kanał podróżniczy. Akurat była mowa o Gibraltarze i w pokoju był jeszcze mój mąż i mój tata. No więc ja pytam męża, Paweł, a gdzie jest Gibraltar? A wtedy mój tata patrzy na mnie z takim nieskrywanym rozczarowaniem i mówi: Monia. W domyśle, sugerując mi, że jak można tego nie wiedzieć. Mój brat z kolei. Raz do mnie dzwoni i opowiada, że dojeżdża teraz do pracy do jakiegoś miasta w Polsce. A ja się pytam, gdzie jest to miasto? Na co on mi odpowiada, że powinnam się wstydzić, że tego nie wiem. Na szczęście już sporo pracy poświęciłam wtedy na odbudowywanie poczucia mojej własnej wartości, wiary w też w moją inteligencję, no więc odpowiedziałam z, uśmi z uśmiechem bratu. Wiesz co, kiedyś bym się bardzo wstydziła, że nie wiem, ale dziś. Za dobrze znam swoje mocne strony, żeby przejmować się tymi słabymi. Geografia, matematyka, fizyka nigdy nie były moimi konikami. Historia nigdy mnie nie interesowała. No może poza y, starożytnymi kulturami, jak Egipt czy starożytna Grecja, mitologia, to tak, ale wojny, powstania, konstytucje, jakieś rządy. Pochylmy się na tym na chwilę. Czy naprawdę to, że nie wiem, gdzie leży dany kraj, albo że nie wiem, co jest jego stolicą, umniejsza mojej wartości czy intelektowi. Czy ja naprawdę jestem gorsza tylko przez to, że nigdy nie zależało mi na zapamiętaniu sztucznie ustalonych granic świata? Czy ty myślisz, że jesteś gorszym człowiekiem tylko przez to, że nie znasz daty jakiegoś powstania, że nie pamiętasz całej tabliczki mnożenia, wzoru na obliczenie, nie wiem, pola kwadratu? Albo że twoje świadectwo nie miało czerwonego paska? Mam nadzieję, że nie. Nie jesteś gorszym człowiekiem tylko przez to, że nie pamiętasz wiedzy, która jest dla ciebie bezużyteczna. Inteligencja ma wiele definicji, a jedną z nich jest umiejętność wykorzystywania posiadanej wiedzy. Ale wiedzę trzyma się w pamięci, a pamięć świadoma jest zasobem skończonym. I niestety, kiedy Wtłaczamy w siebie nowe informacje, to wypadają nam z głowy te stare. Więc mądrość człowieka polega na tym, żeby wybrać, która wiedza jest nam potrzebna w życiu, a która tylko zaśmieca nam umysł i nie pozwala, żeby zagnieździła się tam wiedza kluczowa dla nas. Więc nie daj sobie wmówić, że pewne rzeczy trzeba wiedzieć. Nie znoszę, jak ktoś tak mówi. Tak samo jak nie znoszę, jak ktoś mówi, że dzieci trzeba mieć. Dla mnie najbardziej uwalniające słowa. To były te, że w tym życiu nie ma niczego, co musisz, albo czego nie możesz. Jesteś wolny. I pewni ludzie będą nas zawstydzać, że czegoś nie wiemy czy nie umiemy, bo sami byli zawstydzani i projektują na nas swoje własne przekonania i tyrany, ale prawda jest taka, że to, co dla jednego jest ważną wiedzą albo ciekawą wiedzą, dla kogoś innego jest wiedzą nudną i bezużyteczną, która tylko zapycha nasze skończone zasoby poznawcze. Ja nie muszę wiedzieć, gdzie jest Gibraltar, żeby mój biznes dobrze prosperował, żeby mój związek był szczęśliwy, albo nawet, żeby mogła dotrzeć do tego Gibraltaru. Tam nie zabierze samolot. Ja muszę mieć poznawcze zasoby na zgłębianie tematów, które mnie interesują i są kluczowe w mojej pracy, w moim życiu. Nie zapisam sobie głowy tym, co zbędne, co nieinteresujące, albo tym, co szybko mogę, no nie wiem, znaleźć w internecie, a obliczyć na, kalkula na kalkulatorze. Wkładam tam tylko to, co jest mi realnie potrzebne. Dlatego mnie dzisiaj no niemal nikt nie jest w stanie zawstydzić, zadając mi pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Jeśli czegoś nie wiem, to potrafię powiedzieć, że nie wiem. Jeśli czegoś nie rozumiem, to proszę o wyjaśnienie. Jeśli nie wiem, co to znaczy wysokoporowaty, to pytam, co to znaczy wysokoporowaty? I kiedyś nie chciałam przyznać, że czegoś nie wiem, czy nie rozumiem, no, żeby nie wyjść na głupią. Dziś mam tę świadomość, którą zakorzenił we mnie właśnie mój mąż, że nie muszę wiedzieć wszystkiego, i to mnie uwolniło. Dziś, zamiast się na sobą znęcać, kiedy popełnię jakąś kafę, powiedzmy, to potrafię śmiać się samej siebie i mieć do siebie dystans. Raz mówię do męża: Popełniłam kategorialny błąd. a On się zaśmiał i zapytał: Chciałaś powiedzieć kategoryczny? A ja mówię: Nie, chyba chciałam powiedzieć kardynalny. No i jak to pięknie ujął Gombrowicz, wstrząsnął nami śmieszek. Przecież to, że czegoś nie wiem albo nie potrafię ująć w słowach, nie oznacza, że jestem głupia. Bądźmy szczerzy ze sobą: żaden człowiek nie jest dobry we wszystkim. Więc musimy zechcieć prawdziwie poznać siebie, odkryć swoje mocne strony, yy, które ma każdy z nas, oczywiście, i wybierać to, w czym czujemy się dobrze i do czego czujemy się stworzeni. Bo jeśli na siłę będziemy brnąć w coś, co nas nie cieszy albo czego nie mamy predyspozycji i będziemy próbować być w tym dobrze, to będziemy czuć się ciągle sfrustrowani i życie zamiast przyjemnością będzie męką i koszmarem dla nas. Ja stanęłam kiedyś przed sobą i przyznałam sobie szczerze, okej, okay, Monia, z jakiegoś powodu nie, mia nie miałaś głowy do przedmiotów ścisłych, ani do geografii, historii i nigdy cię to nie ciągnęło i radziłaś sobie z tymi przedmiotami po prostu gorzej. I zamiast siebie za to krytykować, dosyć to, że masz ogromną inteligencję emocjonalną, że cię cieszy sztuka, tworzenie, pisanie i pomaganie ludziom. Jesteś inteligentna inaczej. Nie każdy musi być wybitnym matematykiem czy naukowcem, żeby zasłużyć na miano człowieka inteligentnego. Co więcej, nie każdy wychowywał się w środowisku sprzyjającym właściwemu rozwojowi mózgu i funkcji poznawczych takich jak rozumowanie. Analiza, wnioskowanie. Badania naukowe dzisiaj wskazują wyraźnie, że ludzie, którzy doświadczyli wczesnej traumy, czyli przykładowo wychowywali się w domach dysfunkcyjnych, gdzie był alkohol, przemoc, albo gdzie nie mieli poczucia bezpieczeństwa, np. przez ciągłe kłótnie rodziców, albo przez ciągłą ciężką chorobę rodzica, albo przez emocjonalną oziębłość, wychowanie w domu, gdzie nie było uczuć przytulania, bliskości. Badania wska wyraźnie wskazują, że mózg takich dzieci, które nie czuły miłości, dotyku, ciepła, bliskości, rozwija się znacznie gorzej niż mózg dzieci doświadczających dobrego i spokojnego domu. Takie dziecko może bardzo się starać, ale jeśli nie otrzymało właściwego środowiska do rozwoju, jego mózg może nie działać tak sprawnie jak mózg dziecka wychowującego się w sprzyjających warunkach. Na szczęście mózg jest neuroplastyczny i choć nie wszystkie konsekwencje wczesnych traum mogą być cofnięte, to w naszym mózgu codziennie rodzą się nowe neurony gotowe do wykorzystania. Jeśli zaprzęgniemy je do działania poprzez ich używanie, na przykład poprzez czytanie, uczenie się czegoś nowego, to utworzą się w naszym mózgu połączenia neuronalne i zmienią nas jako ludzi. Ja doświadczam tego właśnie dziś na sobie, że teraz, kiedy przepracowałam już wiele traum w sobie i bólu, kiedy mam większe poczucie bezpieczeństwa i spokoju, to nauka i uczenie się przychodzą mi łatwiej. Natomiast trzeba wziąć też pod uwagę, że dzisiaj ja uczę się tylko tego, co mnie interesuje, więc to też ma wpływ oczywiście na szybkość uczenia się. Ale fakt nadal pozostaje taki, że możemy mieć problemy z koncentracją, z nauką, z szybkim przyswajaniem wiedzy, kiedy mieliśmy trudne początki, i to nie pozwoli nam mieć czasem dobrych ocen w szkole, choćbyśmy jak bardzo się starali, ale to wciąż nie oznacza, że nie jesteśmy inteligentni. Rzecz w tym, że istnieje wiele rodzajów inteligencji, a w szkole mamy możliwość rozwinąć zaledwie trzy, może cztery z nich. Bardzo podoba mi się podejście psychologa Howarda Gardnera, który stworzył teorię inteligencji wielorakiej i wymienia w tej teorii, w tym modelu takie rodzaje inteligencji jak inteligencja logiczno-matematyczna, czyli to jest taka zdolność. Dostrzegania logicznych wzorców, umiejętność skomplikowanego rozumowania, kalkulacji, wyliczeń, matematy przeprowadzanie matematycznych operacji, stawianie hipotez, wyciąganie wniosków. Również jest to myślenie abstrakcyjne i symboliczne. I taka inteligencja oczywiście bardzo jest przydatna dla chociażby naukowców czy na przykład detektywów. Kolejny rodzaj inteligencji to inteligencja językowa. Jest to umiejętność wypowiadania się, znajdywania odpowiednich słów, wyrażania własnych myśli poprzez język, i na pewno taka inteligencja jest przydatna dla mówców, dla nauczycieli, dziennikarzy czy pisarzy, chociażby. Kolejny rodzaj inteligencji to inteligencja ruchowa, czyli jest to umiejętność koordynacji ciała z umysłem, sprawność fizyczna i szeroko pojęte zdolności manualne. Ta inteligencja będzie przydatna oczywiście sportowcom, tancerzom, rzemieślnikom, ale również chirurgom, na przykład. Kolejny rodzaj inteligencji to inteligencja przestrzenna, czyli wizualizacja w 3D, manipulacja obrazem. To są również graficzne i artystyczne umiejętności i bardzo rozwinięta wyobraźnia. Taka inteligencja na pewno będzie pomocna dla architektów, inżynierów czy chociażby pilotów. Kolejna inteligencja muzyczna, rozpoznawanie dźwięku, tonu, rytmu, wrażliwość na dźwięk i jego barwę, zdolność tworzenia muzyki czy śpiew. Kolejny rodzaj inteligencji to inteligencja naturalistyczna, w Polsce również tłumaczona jako przyrodnicza. Jest to rozumienie natury, rozróżnianie gatunków roślin, zwierząt, wrażliwość na elementy natury jak skały, chmury, gwiazdy, krajobrazy, zjawiska atmosferyczne. No i taka inteligencja oczywiście przyda się na pewno biologom, zoologom czy ekologom. Kolejny rodzaj inteligencji, inteligencja intrapersonalna, jest to rodzaj inteligencji emocjonalnej świadomości siebie, swoich emocji i myśli, ale również mocnych i słabych stron. Jest to umiejętność samoregulacji, radzenia sobie ze stresem, niskim nastrojem, umiejętność łączenia się z własnymi uczuciami i doznaniami wewnętrznymi, co daje lepsze zrozumienie samego siebie. Kolejny rodzaj inteligencji to inteligencja interpersonalna, jest to również inteligencja emocjonalna, ale w znaczeniu świadomości stanów emocjonalnych innych ludzi, wyczuwania ich nastrojów, zamiarów, motywacji, ale również asertywność, efektywna komunikacja, perswazja, współpraca, empatia, ogólna taka wrażliwość na innych. Szczególnie ten rodzaj inteligencji będzie ważny u wszelkiego rodzaju nauczycieli, terapeutów, trenerów, czy pracowników społecznych, a nawet sprzedawców. I w końcu ostatnio za inteligencji to inteligencja nazwana przez Gardnera egzystencjonalną. I tutaj mieści się zadawanie sobie pytań na temat natury świata, rzeczy, ludzkiej egzystencji. Pytanie typu, dlaczego rodzimy się i umieramy? Jaki jest sens życia? Jak się tu znaleźliśmy i po co? Gardner ponoć... Nie chciał podpisywać się pod duchową inteligencją, ponieważ chciał, żeby jego teoria inteligencji uchodziła za naukową, dlatego nazwał ją inteligencją egzystencjonalną. Ale tutaj ja chciałabym pod to podciągnąć tę inteligencję duchową, naszą intuicję, naszą wewnętrzną mądrość, też uczenie się na trudnych doświadczeniach i umiejętność dostrzegania w nich wartości, umiejętność widzenia większego obrazka, sensu w tym, co przeżywamy i przez co przechodzimy. Jest to też dla mnie umiejętność widzenia wszystkiego jako całości, jedności, z którym często wiąże się to poczucie powołania do służenia innym ludziom. Więc jak widzisz, inteligencja to coś więcej niż znajomość matematyki, fizyki czy szkolna wiedza. Te wszystkie rodzaje inteligencji pokazują, jak ludzie są i powinni być różni. Każdy z nas jest inteligentny na swój własny i niepowtarzalny sposób. Każdy z nas różni się od siebie i to właśnie dzięki temu możemy wzajemnie polepszać swoje życie, dopełniać się i wspierać nawzajem siebie. Więc proszę cię, pochyl się na chwilę nad tym i zastanów się, w którym z tych obszarów ty odnajdujesz siebie, a może nie potrafisz zaliczyć się do żadnej z yy, powyższych kategorii, bo... Masz w sobie może inne zdolności, które nawet nie zostały ujęte w tym modelu inteligencji. Pochyl się proszę nad tym i daj sobie czas na poeksplorowanie siebie i tego, gdzie leżą te Twoje talenty, Twoje zdolności, Twój potencjał. Bo w tym świecie nie potrzebujemy tylko i wyłącznie osób ze ścisłym umysłem, potrzebujemy ludzi o zapędach humanistycznych, artystycznych, potrzebujemy ludzi inteligentnych emocjonalnie, ruchowo, przestrzennie, duchowo i oczywiście życiowo. Nigdy nie mieliśmy być tacy sami. Życie chce wyrażać się poprzez nas na wszystkie możliwe sposoby. Jeśli ciągnie nas do malowania obrazów czy do śpiewania, to matematyka i fizyka nie będą nam jakoś mocno potrzebne w rozwijaniu tej pasji. Jeśli chcemy być psychologami czy pracownikami administracyjnymi, to wybitna koordynacja ruchowa czy przestrzenna nie jest dla nas krytyczna, prawda? Mam nadzieję, że poznanie modelu różnych rodzajów inteligencji nie tylko pozwoli uwierzyć nam, że jesteśmy inteligentni na różne sposoby, ale sprawi też, że przestaniemy oceniać siebie, e, innych ludzi, a zwłaszcza nasze dzieci przez przysmak stopni w szkole, przez przysmak poziomu zdobytej edukacji, umiejętności wysławiania się, znajomości tabliczki mnożenia, mapy świata czy, czy faktów historycznych. Już Albert Einstein powiedział. Że każdy jest geniuszem, ale jeśli oceniasz rybę na podstawie jej umiejętności wspięcia się na drzewo, przeżyje ona całe swoje życie, wierząc, że jest głupia. Ale ryba nie jest głupia tylko dlatego, że nie umie wejść na drzewo. Tak samo my nie jesteśmy głupi czy nieinteligentni tylko dlatego, że czegoś nie wiemy, nie rozumiemy czy nie umiemy. No, no więc jaka nauka płynie z tego dla Ciebie? Po pierwsze, taka żeby nie ustawać o odkrywaniu siebie, swojej inteligencji, swoich zdolności, talentów, pasji, bo zapewniam Cię, że istnieje coś, w czym jesteś lub możesz stać się mistrzem. Już najwyższy czas uświadomić sobie swoje atuty, które bagatelizujesz i o których na co dzień zdajesz się zapominać. Czas dostrzec swoje mocne strony i wreszcie zrozumieć, że masz w sobie skarb, którego nie ma nikt inny. Twoim darem może być Niesamowite poczucie humoru i rozśmieszanie ludzi. To może być ręka do roślin, to może być szydełkowanie. Twoim darem może być wyjątkowe podejście do dzieci, bycie wspaniałym rodzicem. Twoim darem może być wrażliwość, współczucie, otwartość na innych. Żeby prawdziwie docenić siebie, musisz nie tylko odkryć swoje silne strony, ale przede wszystkim uznać ich ważność. Ja uznałam w sobie to, że nie jestem inteligentna matematycznie, ale jestem inteligentna emocjonalnie i dziś wykorzystuję to w mojej pracy. Wszystkie nasze zdolności są ważne, wartościowe i to jest kolejne moje przesłanie. Pamiętajmy, że nie musimy być dobrzy we wszystkim, a nie wiedzieć wszystkiego, żeby czuć się mądrymi, inteligentnymi, zdolnymi i wartościowymi ludźmi. Każdy z nas jest dobry w czymś innym i to jest piękne. Kiedy chodziłam do pracy, której nie znosiłam, Bałam się awansować i rozwijać. Dostałam wtedy etykietę zdolnej, ale nieambitnej. Praca na etacie wykańczała mnie tak bardzo, że kiedy mąż podsuwał mi książki o rozwoju osobistym, które sam czytał, ja nie chciałam o tym słyszeć. I pamiętam, że to był czas, w którym nie tylko czułam się nieambitna, ale też wybitnie leniwa. A wszystko zmieniło się, kiedy odważyłam się zwolnić z pracy. Wtedy zaczęłam uzdrawiać swoje traumy, poznawać siebie i rozwijać się w tym, co mnie interesowało. I nagle okazało się, że z lękliwego człowieka bez pasji stałam się odważnym i ogromnym pasjonatem rozwoju osobistego. Ale co najważniejsze, dzięki mojej pasji zaczęłam zdrowieć, zaczęłam odzyskiwać równowagę i radość życia. I to wszystko pozwoliło mi zrozumieć, że ja nigdy nie byłam mało inteligentna, leniwa czy nieambitna bo kiedy zaczęłam doskonalić się w obszarach, które naprawdę mnie interesowały, robiłam to z pasją, z fascynacją i zaangażowaniem. Doświadczałam na sobie, że kiedy odnajdziemy swoją pasję, którą ma każdy z nas, bo nikt nie rodzi się bez pasji, to ta inspiracja, ta fascynacja, to podekscytowanie płynące z tej pasji są źródłem potężnego uzdrowienia. Kiedy uwalniamy swoją duszę i zaczynamy w końcu robić to, do czego zostaliśmy stworzeni i zaprojektowani, to wszystko zaczyna wracać do równowagi. Więc, mając za sobą już lata, lata pracy nad sobą i swoim poczuciem własnej wartości, kiedy usłyszałam słowa wujka o tym, że zadałam głupie pytanie o miód, zabulało mnie to najpierw, bo jestem wrażliwym człowiekiem to nie jest nic przyjemnego usłyszeć coś takiego pod swoim adresem, ale dziś wiem, jak pracować z tymi trudnymi emocjami, jak je uwalniać, kiedy spotykają mnie trudne zdarzenia i kiedy takie trudne sytuacje czasem mi się przytrafiają. Kiedy ktoś podważa moją inteligencję, czy w ogóle moją wartość. Zawsze mówię do siebie, a właściwie do tego wewnętrznego, zranionego dziecka we mnie. Nikomu nie musisz udowadniać swojej inteligencji ani wartości kochanie. Ani mamie, ani wujkowi, ani tacie, ani bratu, ani światu. Nikomu. Tylko ty wiesz, kim jesteś naprawdę, jaką masz w sobie wartość i to wystarczy. To co inni myślą o tobie, to jest ich problem, a nie twój. Jak pięknie powiedziała kiedyś Dream Hampton, nigdy nie marnuj czasu na tłumaczenie, kim jesteś, ludziom, którzy postanowili cię nie zrozumieć. Dzisiaj moja afirmacja, którą czytam tak często, jak tylko mogę, brzmi tak. Jestem bardzo inteligentną osobą, ufam sile swojego umysłu, jestem pewna siebie i żyję mądrze. Nieustannie podwyższam swoje intelektualne umiejętności i poziom świadomości, aby moje życie każdego dnia stawało się lepsze. Nauka i rozwój nie są czymś, co można zakończyć. Nie muszę być dobra z matematyki, geografii, historii, fizyki. Nie muszę świetnie czytać, przemawiać czy znać się na miodach, żeby czuć się inteligentna i mądra. Dziś czuję w sobie mądrość i wiem, że ta mądrość była ze mną od zawsze, choć długo, długo. Nie potrafiłam jej uznać. I Twoja mądrość też jest w tobie i prosi o Twoje uznanie, żeby móc Cię prowadzić. Więc przestań wstydzić się siebie, proszę. Przestań łamać swoje własne serce. Uwierz w swoją wartość, która mieszka w tobie. Zajrzyj do siebie i zobacz, jaki skarb tam chowasz. Zacznij być swoim wsparciem, zacznij mówić tej zranionej części siebie, która uwierzyła w nieprawdy o sobie, że masz w sobie mądrość. Że nie musisz wszystkiego wiedzieć, że nie musisz mieć dobrych ocen, wyróżnień, tytułów naukowych. Wystarczy, że zidentyfikujesz swoje predyspozycje i dobre strony i pójdziesz za tym. Bo żeby żyć w pełni, potrzebujesz zbudować w sobie adekwatny i realistyczny obraz siebie. Chodzi o to, żeby zechcieć popatrzeć na siebie tak obiektywnie, jak to możliwe, uświadomić sobie swoje mocne i słabe strony i doskonalić się w tych mocnych. I proszę Cię, nie wierz toksycznej krytyce innych. Jesteś mądrym, wspaniałym człowiekiem, który zasługuje na szacunek i wszystko, co dobre. Więc na koniec chcę Ci powiedzieć, że jesteś akamai. Co w języku hawajskim oznacza mądry. Jesteś akamai. I chcę Ci jeszcze chcę Ci jeszcze pozdrowić pięknym słowem namaste, które ma wiele, wiele znaczeń, ale u mnie Oznacza dzisiaj moja mądrość kłania się Twojej. Namaste.